Panie prezydencie, pan mnie strasznie zaskoczył, bo pan mówi o teraźniejszości, o przyszłości, a ja czuję ogromny sentyment do Solidarności roku 80. Mnie się wydaje, pan spokojnie, ja idę do... Mnie się wydaje, że tam był taki entuzjazm, taka pozytywna energia, że tego brakuje dzisiaj. Wszystko fajne. Proszę pana, no, były to takie czasy, że do dzisiaj remontujemy pomniki za to, że ktoś kogoś zabił. Że czym więcej zabito, to coraz bardziej bohaterami jesteśmy. A nowa epoka powiedzą, dziadziusie, coś ty robił. Zabiłeś drugiego sąsiada swojego, zamiast się porozumieć i budować. Spaliliście sobie nawzajem miasta, a potem musieliście odbudowywać. To są bohaterowie tamtej epoki. Tak było. Ale żyjmy przyszłością. A przyszłość to jest mądre rozwiązywanie problemów, uszczęśliwianie w inny sposób. No, ale czy entuzjazm tamten 80 roku, to, że się... Więc kończymy na tym, że... Zakończył epokę, która była już śmieszna, nieefektywna, niedobra, niesłużąca rozwojowi. Pokojowo zakończyliśmy, daliśmy przykład, jak zwyciężać. Mamy następne problemy, które się pojawią. I z tego punktu widzenia to jest największy pomnik nowej epoki, ta nasza walka. A czy młody człowiek może się coś z tego nauczyć, czy nie? Czy to jest historia tylko? Czy to jest ułam z szabelką ładną? Nie, musi powiedzieć. Tak było, inaczej nie można było do tej pory. Tak rozwiązywali problemy z szabelkami, a tutaj po raz pierwszy pokazano intelekt, argumenty, jak należy naprawdę w świecie rozwiązywać problemy. I z tego punktu widzenia tamta Solidarność, tamta walka jest pierwszym pomnikiem nowej epoki, nowego rozwiązywania problemów. No i wtedy też wyłoniły się wartości uniwersalne, jak nadzieja, odwaga, determinacja, wiara. Tak, ujawniło się i zwyciężyło. Ale mówiąc też o tym, żeby to teraz uporządkować i na tym budować. Tak. Nie na tamtym, tak. Nie na tamtych wzorach, bo to było niedobre, tylko na tych wzorach. Ale czy to robimy? Nie. Na razie to nie robimy. No właśnie, a czy nie warto sobie przypomnieć, jak było 30 lat temu, o czym zapomnieliśmy? Ratyfikacja powinna była, właśnie tak zabiegałem i mówiłem, tylko to nie przeszło. Że powinna temu służyć, że powinniśmy sobie przypomnieć, jak zwyciężyliśmy w sytuacji beznadziejnej, w ogóle bez szans, jak zwyciężyliśmy. Przypomnijmy sobie to, żeby teraz zwyciężać w budowaniu, bo tamte było zwycięstwo w burzeniu, a teraz ma być na tych samych zwycięstwach budujmy nową Europę i nowy świat. Zamknijmy to epoki, tak było, świat był tak podzielony, takie stosował rozwiązania i programy, no one pasowały na tamte czasy, a my otworzyliśmy inny czas. My otworzyliśmy, jak mówię, zjednoczenia Niemiec, zjednoczenia Europy, ale to wymaga innych programów, nie tamte z tych wyścigów, tylko innych struktur i nie ma kto tego zrobić. Każdy ciągnie do siebie, Niemcy do siebie, Francja do siebie, Polska do siebie, to nie o to ja walczyłem. No, czy nie trzeba młodym ludziom pokazać, szukajcie czegoś wspólnego, szukajcie poświęcenia? Ja to robię, a róbcie wy też, to szybciej dojdziemy do rozwiązań.